Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski, witam Państwa, zapraszam na polski punkt widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest Pan Michał Kozłowski, historyk z Wojskowego Biura Historycznego. Witam, szczęścia. Boże. dobry wieczór. Boże. Proszę Pana, 5 marca Biuro Polityczne 1940 roku Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Rosji podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich. Jeńców. Mija właśnie 80. rocznica od tej tragicznej e, decyzji. Kto właściwie podjął tę, tę decyzję? Decyzja była podjęta osobiście przez y, Józefa Stalina. Y, była podjęta z powodów pragmatycznych. Y, Pakt ribbentrop y, spowodował rozbiór państwa polskiego. Stąd też y, armia polska była niepotrzebna. I oficerowie polscy, którzy znaleźli się w niewoli sowieckiej, musieli być rozstrzelani jako te elementy najbardziej patriotyczne, gdyż nie zamierzano w przyszłości reaktywować państwa polskiego. W tym celu NKWD, kierowane przez ławientę Aberie, złożyło propozycję, która miała na celu jak to napisano ładnie, rozładowanie obozów, czyli e, osoby e, osadzone bądź w Tarobielsku, Kozielsku, bądź w Ostaszkowie, a także inne osoby uwięzione m, na terenach, tak jak to nazywano, zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, e, miały zostać po prostu e, rozstrzelane. Po, oczywiście po dokonaniu selekcji, bo trzeba pamiętać, że nie wszyscy oficerowie polscy, którzy znajdowali się w rękach sowieckich, zostali rozszelani. No właśnie, a na czym polegała ta selekcja? Jakie były kryterium, że nie wszystkich zapakowano, że tak powiem, do wagonów i przywieziono na miejsca egzekucji? Znaczy tak, pierwsza sprawa to są osoby pochodzenia niemieckiego. Te osoby zostały wyłączone, bowiem w przyszłości miano ich przekazać Niemcom, co jak wiemy nie nastąpiło. Niektóre osoby. Pochodzenia arystokratycznego, tutaj można podać na przykład, przykład Józefa Czapskiego, miały za sobą interwencje różnych rządów. Na przykład rząd włoski interweniował w celu zwolnienia niektórych arystokratów zaprzeźnionych z rodziną włoską, rodziną królewską. Inna grupa były te osoby, które w jakiś sposób mogły się przydać Sowietom. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest profesor Stanisław Swaniewicz, przedwojenny sowietolog. On, jak wiemy, został w kwietniu 1940 roku wyłączony w ostatniej chwili z transportu na stacji Gniezdowo, skąd już jechały furgonetki do dołów katyńskich. Profesor Swaniewicz był autorem pracy Polityka Gospodarcza III Rzeszy, czyli jego wiedza była bardzo przydatna na Łubiance. Z drugiej strony też była grupa osób, która ze względu na swoje poglądy komunistyczne bądź lewicowe mogła się przydać, jeżeli by nastąpiła zmiana stosunków niemiecko-sowieckich. Do takiej grupy należał między innymi pułkownik Zygmunt Berling. Właśnie, yy, pułkownik Zygmunt Berling podjął się współpracy z Sowietami. Tam była taka słynna willa, yy, złota, złota, złota willa. Yy, co to była za willa, proszę pana? E, zwana też Willą Szczęścia. To była willa, e, gdzie znalazły się osoby, m, które podjęły współpracę ze, e, z NKWD e, i one już. W roku 1940 były chętne do tworzenia polskojęzycznych formacji u boku Armii Czerwonej. Oczywiście te formacje jeszcze wtedy nie powstały, gdyż no, kwitła współpraca sowiecko-niemiecka. Ale ci oficerowie, którzy się tam znaleźli, bo to nie jest tylko Berling, to jest na przykład słynny późniejszy historyk Kazimierz Rosen-Zawacki, te osoby później będą tworzyć. Pierwszą dywizję piechoty w 1943. Bo trzeba pamiętać, że, jeżeli będzie tworzona Armia Andersa od sierpnia 1941 roku, Ci oficerowie częściowo znajdą się z tej wili szczęścia w armii Andersa, ale przypomnę, jak napisano w encyklopediach, Zygmunt Berling nie ewakuował się z armii Andersa do Iranu, czyli czytaj zdezerterował. Przypomnę, że sąd na Środkowym Wschodzie skazał Zygmunta Berlinga na karę śmierci za dezercję z armii Andersa w 1942 roku. Proszę pana, kiedy już podjęto tę uchwałę, bo to nie był wyrok sądu, tylko uchwała. Są podpisane nie tylko przez Stalina, ale przez Berię i tam kilu, no przez, przez całe właściwie to Polit, politbiuro. Co się później działo? Bo to rzeczywiście była bardzo szeroka operacja, aby tych prawie 22 tysiące polskich oficerów ponad wymordować. No więc osoby osadzone w tych trzech obozach zostały przewiezione E, e, na początku kwietnia e, do miejsc e, ich likwidacji. No i tak e, osoby e, e, z Kozielska e, zostały zamordowane w Lesie Katyńskim obok Smoleńska. Osoby e, ze Starobielska zostały zamordowane. W bykowni podcharkowe, ma osoby, które były umieszczone w Ostaszkowie. Tam było przecież dużo policjantów, zostały zgładzone w Kalinie, czyli dzisiejszym i dawniejszym twerze. Od razu Trzeba dodać, że ta liczba 22 tysiące osób obejmuje też osoby zgładzone po prostu w więzieniach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Także mamy te trzy główne miejsca zbrodni, ale oprócz tego jeszcze mniejsze miejsca na terenie obu republik sowieckich. Właśnie znamy nazwiska pomordowanych oficerów w Katyniu, w Miednoje, w Charkowie, ale nie znamy jeszcze tak zwanej listy białoruskiej. Pana zdaniem, gdzie ta lista jest? Czy ona jest w Moskwie, w archiwach moskiewskich, czy może w archiwach białoruskich? Gdzie, gdzie, gdzie pan jako historyk by tej listy poszukiwał? Zapewne znajduje się w archiwum osobistym prezydenta Federacji y, y, Rosyjskiej i tam należałoby jej szukać. To, że w latach 90. jej nie znaleziono, to nie znaczy, że jej po prostu nie ma. Ona zapewne jest, no jest przedmiotem jakiejś gry politycznej ze strony władz rosyjskich. Zresztą tak jak cała właściwie cała, cały temat zbrodni katyńskiej, nadal nie znamy bezpośrednich nazwisk, bezpośrednich sprawców tej zbrodni, no bo wiemy, że kto podpisał tę uchwałę, ale ci, którzy później już organizowali. Transporty, mordowali polskich oficerów. No są, są, są to nazwiska właściwie w większości nieznane. No tak, tutaj. Trzeba powiedzieć, że tych architektów jest bardzo dużo. Tutaj ważną rolę w obozie w Kozielsku odegrał major Wasyliza Zarubin. Wasyliza Rubin jest bardzo ważną postacią, bowiem on był, można powiedzieć, takim nadzorcą obozu w Kozielsku. Jego postać dla sprawy polskiej jest dosyć istotna, gdyż w latach 1941-1944 był on przedstawicielem dyplomatycznym Związku Sowieckiego w Stanach Zjednoczonych i kierował siatką agentów komunistycznych w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do jego wydalenia. Warto podkreślić, że w siatce Wasylia Zarubina były takie osoby propagujące później kłamstwo katyńskie, tak jak ekonomista Oskar Lange, który został pierwszym ambasadorem Polski, rządu komunistycznego w USA, czy działacz komunistycznej partii USA Bolesław Gebert, czyli jak widzimy, można powiedzieć, że architektami były osoby, które cały czas się zajmowały sprawą polską. Ja przypomnę, że represjami na Ukrainie w 1940 roku kierował Iwan Sierow, prawda, który później porwie 15, 16 przywódców polskiego państwa podziemnego. Zresztą mhm. Bolesław Gebert to też jest znane nazwisko. Jego syn jest jednym z, znan jednym z znanych dziennikarzy No tak, tutaj, w Gazecie czo? Wyborczej. No tak, tutaj Y, trzeba y, y, warto podkreślić, y, że już w momencie y, y, w momencie y, rozstrzelania jeńców y, rozpoczęło, rozpoczęło, się, rozpoczęło się kłamstwo katyńskie y, kontynuowane przez głównie przez rosyjski y, czerwony no, krzyż. No właśnie to kłamstwo katyńskie ono, no nadal trwa po dzień dzisiejszy Rosja Putinowska jest państwem, który ewidentnie zaprzecza faktom, szuka różnych pokrętnych wytłumaczeń. Natomiast pan mówi o początkach. Pierwszym takim zdarzeniem, które opinia publiczna, do której, do, które, które dotarło do opinii publicznej, to właśnie było odkrycie grobów, grobów polskich oficerów no i wtedy propaganda sowiecka wie, że to nie my. To Niemcy. Zresztą można powiedzieć, że już, e, pierwsze kłamstwo zaczęło się już nad wiosną 1940 mhm. roku, e, bowiem przypomnijmy, że cały czas trwała e, między październikiem, a kwiet październikiem 39. roku, a kwietniem 1940 roku korespondencja rodzin w Polsce e, z jeńcami Zostaszkowa, Starobielska i Kozielska. I już e, od kwietnia, maja e, te listy e, do rodzin e, były e, zwracane z, z pieczątku, że nie ustalono adresatu, albo że ci jeńco, tych jeńców już w tym obozie nie ma. Czyli jak widać, już w 1940 roku było jasne, że Rosjanie po prostu rozpoczęli kampanię dezinformacyjną, żeby uniknąć odpowiedzialności, odpowiedzialności tak, tak, tak. za zbrodni. dalszych pytań, tak. Kolejny aspekt to mamy sierpień 41 roku, kiedy yy, pojawia się możliwość tworzenia armii polskiej do tej armii polskiej, Zgłasza się niewiele, bo około 5 tysięcy yy, yy, oficerów. No i trwają poszukiwania. Yy. No i słynna odpowiedź Stalina generałowi Sikorskiemu, tak? Tak, mamy Gdzie grudzień 1941 tak, rok, mamy spotkanie na Kremlu yy, generała Andersa i premiera i naczelnego wodza Władysława Sikorskiego. No i Stalin odgrywa yy, yy, komedię, yy, dzwoniąc do NKWD, pytając Merkułowa, Beri. Czyli osób odpowiedzialnych za zbrodnie, co się z tymi osobami stało. No i tam pada to słynne zdanie, że uciekli do Manchurii. Czyli praktycznie już w 1940 41 roku Rosjanie rozpoczęli operację dezinformacyjną, no żeby zatuszować sprawę zniknięcia tych. 22 tysięcy oficerów. Ale to kłamstwo narastało. Ono narastało bardzo długo. E, oczywiście, e, w krajach e, okupowanych przez e, e, Związek Sowiecki, zwłaszcza w Polsce, w Związku Sowieckim, ono e, było e, mocno e, ugruntowane, to kłamstwo. No tak, tutaj pierwszym takim aspektem, e, e, który doprowadził do. E, m, że sowieci musieli się pogodzić z odkryciem, no to jest 1943 roku, kiedy Niemcy odkryli groby katyńskie i rząd polski zwrócił się do międzynarodowego czerwonego krzyża w Genewie o przeprowadzenie niezależnego śledztwa. Jak wiemy, konsekwencją tego było zerwanie stosunków polsko-sowieckich. Z drugiej strony było to bardzo wygodne dla Stalina, gdyż armia Andersa od sierpnia 1942 roku nie była na terenie Związku Radzieckiego. No i tutaj można powiedzieć, że historia przyspieszyła. Dlaczego? Bowiem już we wrześniu 1943 roku Las Katyński został zajęty przez Armię Czerwoną i w styczniu 1944 roku doszło do powołania Komisji Burdenki. Komisja Burdenki działała kilkanaście dni no i orzekła, że to Niemcy dokonali zbrodni katyńskiej. Czyli to był kolejny element rosyjski, rosyjskiej dezinformacji w sprawie Katynia. Niesławnej pamięci komisja Mikołaja Burdenki. Warto podkreślić, że Mikołaj Burdenko, który był lekarzem, został w 1945 roku honorowym obywatelem Francji. To była inicjatywa generała de Gaulle'a, który, jak wiemy, ma w Warszawie pomnik. Także ta komisja Burdenki to był początek radzieckiego, sowieckiego kłamstwa katyńskiego. I ważną postacią w tym całym procesie zakłamywania prawdy o, o, o historii e, zbrodni katyńskiej był pan pułkownik e, Juliusz Bardach. Kim była ta e, postać Pan poświęcił tej, te, te, tej osobie temu żołnierzowi e, artykuł w, w takiej publikacji Wojna i Pamięć wydawanej przez Muzeum II Wojny Światowej. Kim był e, pułkownik Bardach? Przede wszystkim to był profesor Juliusz Bardach, yy, urodzony w 1914 roku. Zmarł dokładnie 10 lat temu, w 2010 roku. Jego nazwisko jest znane każde, każdemu studentowi prawa w Polsce, bowiem jest on autorem słynnego podręcznika Historia Ustroju Państw. Yy, ustroju państwa polskiego i prawa. Ten podręcznik od lat 50. jest wielokrotnie wznawiany. Bardach jest też znany jako założyciel Instytutu Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego uczniowie też są wybitnymi badaczami dziejów Litwy. Więc Bardach jest można powiedzieć, umarł w 2010 roku w, w aureoli papieża, świata, papieża polskiego świata prawników. Natomiast zupełnie nieznana jest historia Juliusza Bardacha, nim on stał się cywilem. Bowiem Juliusz Bardach do cywila odszedł dopiero w roku 1950. W latach 43-50, Juliusz Bardach był oficerem politycznym Ludowego Wojska Polskiego. Pomimo, że był z rodziny socjalistycznej. Jego rodzina była jedną z najbogatszych rodzin żydowskich we Włodzimierzu Wołyńskim. Jego brat znalazł się w Łagrze. On zrobił niesamowitą karierę, bowiem w sierpniu 1945 roku wyznaczono go pierwszym polskim atasze w Moskwie. Przypomnę. Wcześniej nie było ambasady komunistycznej, rządu komunistycznego w Moskwie. Tą rolę spełniał Związek Patriotów Polskich, no i w grudniu 45 roku Juliusz Bardach jako cieszący się zaufaniem sowieckich służb specjalnych, a także polskich komunistycznych służb specjalnych, bowiem był człowiekiem samego Wacława Komara, pojawił się jako atasze i tę funkcję sprawował do marca 1948 roku. I na czym polegało, polegał jego udział w kłamstwie katyńskim? Y Korespondencja Bardacha ze zwierznikami z Warszawy to tysiące zapytań o los żołnierzy sowieckich w Ludowym Wojsku Polskim. Trzeba pamiętać, że Rosjanie sami nie widzieli, ilu oddelegowali. Yy, żołnierzy z Armii Czerwonych do wojska yy, polskiego. To był okres wojny, był okresem yy, chaosu, no i Bardach yy, realizował yy, wytyczne sowieckiego MONU. Sprawdzał, ilu yy, sowieckich żołnierzy jest w ludowym wojsku polskim. Z drugiej strony z Polski spływały do niego zapytania o los żołnierzy polskich którzy pozostali w związku radzieckim w wojskowym birze historycznym udało mi się odnaleźć kilkaset telegramów Hilusza Bardacha który bez względu na to, czy ktoś e, był zabity e, w Katyniu, e, w Miednoje czy w Charkowie. Odpowiadał, że zginął, zamordowany w roku 1941 e, przez e, Hitlerowców e, w Katyniu. E, można powiedzieć, e, że to nie tylko. E, było dezinformowanie rodzin. W 1947 roku Barda konsultował z Komunistycznym Ministerstwem Spraw Zagranicznych sprawę budowy pomnika w Katyniu, na którym miał być napis, że zbrodni dokonali w 1941 roku hitlerowcy. Proszę pana, mam jeszcze minutę do końca programu. Chciałem zapytać, a w jaki sposób, na czym polegało kłamstwo rozpowszechniane w krajach alianckich? bo tam też to kłamstwo przez wiele lat było wzmacniane, podtrzymywane. Trzeba powiedzieć, że w okresie II wojny światowej sprawa katyńska była objęta cenzurą, zarówno w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, a później po wojnie jednak powielano propagandę sowiecką. Ja przypomnę, że była próba włączenia sprawy katyńskiej do procesu norymberskiego. Co się ostatecznie do końca nie udało. Zmiana w postrzeganiu sprawy katyńskiej to dopiero początek lat 50. -tych. wojna koreańska. Amerykanie po prostu bali się, że taki sam ich może los spotkać, co oficerów polskich, i dlatego w 50 na początku lat 50. powołano Polsce, Komisję Madena. W Polsce, właśnie, które rzeczywiście przesłuchania przed Komisją Senacką przy, przy, przyniosły wiele ciekawych informacji, ważnych informacji, a później oczywiście, Oczywiście przyjazd e, e, prezydenta e, Rosji do Polski już w latach 90., który przywiózł przywiózł do Polski dokumenty, właśnie ten dokument z 5 marca 40, 40 roku. Bardzo Panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za przybliżenie nam te, tego, na czym polegało kłamstwo o kłamstwo katyńskie, które było rozpowszechniane przez, jak się okazuje, i polskich badaczy. Dziękuję Panu. Naszym gościem był Pan Michał Kozłowski z Wojskowego Biura Historycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Polski punkt widzenia w poniedziałek o godzinie 21.40 rozpoczynamy, a teraz życzę dobrego, spokojnego wieczoru i jutro dobrej niedzieli. Do zobaczenia z Panem Bogiem.